Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co pomaga na słabe skorupki jajek, co zrobić, żeby skorupki jajek były mocniejsze, bo często do mnie piszecie, że skorupka w jajku jest słabsza, jest słaba, jajko tą skorupkę ma tak delikatną, że czasami bierzecie to jajko w rękę, ono jest tak, ma cienką tą skorupkę, że po prostu pęka, więc dzisiaj wam powiem, co zrobić, żeby tą skorupkę po prostu poprawić, żeby była ona mocniejsza, żeby była ona bardziej wyrazista, żeby nie było tam żadnych za dużo przebarwień, zgrubień i tak dalej. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście jak sobie jeszcze wpiszecie, jak wzmocnić skorupkę jajka Spacja Dobo, czyli nazwę mojego kanału, to wyskoczy wam film inny, który już właśnie nagrywałem na ten temat i mówiłem, co zrobić, żeby skorupkę tego jajka również wzmocnić. Oczywiście jeżeli chodzi, słuchajcie, o samą w sobie hodowlę, to każdy, kto prowadzi przydomowy jakiś tam kurnik, zetknął się kiedyś właśnie z problemem cienkich, pękających skorupek jaj i warto odpowiedzieć na pytanie o przyczyny tego zjawiska oraz co zrobić, by znoszone przez kurki jajka cechowały się mocną i wytrzymałą skorupką. Powiedzmy sobie, słuchajcie, najpierw z czego zbudowana jest skorupka jaja oraz jakie są jej funkcje. W skład skorupy wchodzą związki mineralne, głównie węglan wapnia, a także niewielkie ilości fosforanu wapnia i węglanu magnezu. Zasadniczą funkcją skorupy jest ochrona mechaniczna, najpierw zarodka, a później rozwijającego się płodu. Jej powierzchnia nie jest jednaklita i znajdują się w niej mikropory, przez które możliwa jest wymiana gazowa pomiędzy wnętrzem jaja a środowiskiem. Skorupa jest też rezerwuarem wspomnianych związków mineralnych dla rozwijających się organizmów. W przydomowym kurniku czasami spotkaliśmy się, słuchajcie, z sytuacją, w której znoszone przez kurki jaja cechują się bardzo cienką i delikatną skorupką. Bywa, że już przy niewielkim nacisku ta powierzchnia ulega zniszczeniu, a niekiedy jajka praktycznie pozbawione są skorupy, a jedyną ochroną wnętrza jaja jest cienka i delikatna błona. Nie trzeba mówić właśnie, że takie zjawisko jest mocno frustrujące i jest bowiem dla hodowcy źródłem strat, raz, że finansowych, a dwa, no też chcielibyśmy, żeby ta skorupka mimo wszystko, jak hodujemy kury, była odpowiednia. Dlaczego ta skorupka jajka, słuchajcie, ma tak, dlaczego jajko ma tak cienką skorupkę? Jeśli chodzi o przyczyny omawianego zjawiska, to większość z nich sprowadza się do zaburzeń gospodarki mineralnej organizmu kury. Konkretnie chodzi o niedobór lub niewłaściwy metabolizm związków wapnia. Czyli po prostu mamy za mało wapnia, musimy kurom dostarczyć więcej wapnia. I zaraz wam powiem, jak to zrobić. Natomiast podstawową przyczyną słabych skorupek jest po prostu ten niedobór wapnia w diecie. Nawet optymalny poziom tego makroskładnika w paszy nie daje nam jeszcze gwarancji uzyskania mocnych skorupek. Oczywiście nie musimy stosować samej paszy, bo możemy na przykład dawać kredy pastewne i nie tylko, o czym za chwilę. Natomiast co ważne, słuchajcie, jest bowiem jeszcze kilka innych czynników wpływających na gospodarkę wapniową. Pierwszym z nich jest niewłaściwy, z reguły zbyt wysoki stosunek fosforu do wapnia i oba pierwiastki działają na siebie bowiem antagonistycznie, co w pewnym uproszczeniu oznacza, że nadmiar fosforu ogranicza przyswajalność wapnia. Odrębny problem to choćby kwestia niedoboru witaminy D3, która podobnie jak u ludzi odpowiada za prawidłowy przebieg przemian związku wapnia w organizmie. I istotnym jest, słuchajcie, to, że również zaburzenia gospodarki wapniowej mogą też wynikać z niedoborów mikroskładników. Co pomaga natomiast na słabe skorupki jaj? Jak wynika z powyższego akapitu, podstawowym działaniem, które pozwoli nam wzmocnić skorupkę jaj, jest optymalne żywienie zwierząt. I tutaj w warunkach chowu przyzagrodowego nie ma większego sensu samodzielnie przygotowywanie paszy dla kur przy zastosowaniu śrut zbożowych, oczywiście, komponentów białkowych i premiksów. My tutaj podajemy, słuchajcie, prześladowej ilości zużywanej paszy, znacznie wygodniejsza, przy tym lepsze będzie wykorzystywanie gotowych mieszanek paszowych, jeżeli oczywiście ktoś chce stosować, jeżeli nie, to zaraz powiem, co podawać. Pasze są zbilansowane pod kątem najważniejszych składników pokarmowych, w tym wspomnianych wyżej wapnia właśnie i fosforu. Pamiętajmy, że niekiedy samo zastosowanie takiej paszy to za mało, wszak zapotrzebowanie ptaków na najważniejsze składniki mineralne zmienia się wraz z wiekiem. U starszych kur przyswajalność związków wapnia spada, przez co nawet przy wykorzystaniu profesjonalnej karmy może dochodzić do niedoborów. Po prostu kurki starsze, słabsze i słabiej przyswajają wszystkie te czynniki, które wpływają właśnie na mocniejszą skorupkę, ale nie tylko, co powoduje, że jajko może być duże, ale jest mniej trwała skorupka. W takim wypadku warto jest wprowadzić dodatkową suplementację za pomocą, tak jak już mówiłem, na przykład kredy pastewnej i tradycyjnie przyjęło się również, że na wzmocnienie skorupy jaja wpływa pozytywnie podanie rozdrobnionych skorupek wykorzystywanych przez nas jaj i tu faktycznie możemy takie skorupki podać rozdrobnione, słuchajcie, tylko nie częściej niż 2-3 razy w tygodniu, ponieważ jeżeli będzie to częściej, to kury będą miały tendencję do dziobania
spożywania jajek, które są tak zwane pełne. I to będzie bardzo niedobre, ponieważ może to powodować również straty w hodowli. Inne czynniki wspomagające mineralizację skorupy jaja to m.in. stały dostęp do wody, zapewnienie zwierzętom dostępu do wybiegów i ograniczenie działania czynników stresowych, takich jak jakiś hałas, nadmierne zagęszczenie zwierząt i tak dalej. Także jeżeli to wyeliminujecie, no to macie jakąś tam pewność, że te skorupki będą mocniejsze. Natomiast jeżeli będzie cię ogólnie karmić i tak jak mówię w każdym prawie odcinku na temat pokarmu, jak kury karmić, to raczej tego problemu w ogóle nie będziecie mieli. Czynniki wpływające na jakość skorupy, słuchajcie. Jakość skorupy jaj zależy od cech genetycznych danej rasy i tu też powinniście wiedzieć, że zależy od wieku, żywienia, suplementacji witamin i minerałów, systemu utrzymania, ale również warunków zoohigienicznych w kurniku i statusu zdrowotnego ptaków. Wraz z wiekiem grubość i odporność skorupki pogarsza się, co ma związek z przyswajalnością wapnia i fosforu z paszy. Tak jak już mówiłem, ale nie tylko z paszy, tylko w ogóle jakiegokolwiek pokarmu. Na jakość skorup jaj oddziałuje wiele różnego rodzaju czynników, ale w pewnym uproszczeniu należy tutaj wymienić pochodzenie, wiek i stan zdrowotny i fizjologiczny kur oraz czynniki środowiskowe, temperatura i wilgotność powietrza, oświetlenie, czynniki żywieniowe również wpływają jak najbardziej. Jak wzmocnić taką skorupę? No to przede wszystkim należy zbilansować paszę pod względem wapnia, fosforu i witamin D3 i to właściwie, no praktycznie powinien wiedzieć każdy hodowca. Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie, o to, na co powinniśmy również zwrócić uwagę, to prawidłowa mineralizacja skorupki jaja zależy również od dostępu do takich składników mineralnych jak miedź, cynk i mangan, które wspomagają ten proces. I bardzo ważne w poprawie wchłaniania składników mineralnych i witaminowych z paszy jest zoptymalizowanie warunków dla flory jelitowej, czyli tak zwane prebiotyki i wprowadzenie dodatkowej flory probiotyki. To, co jeszcze jest bardzo ważnego, słuchajcie, dotyczącego drobiu, to jest oczywiście dostęp do wybiegów, czyli ta witamina D3 wytwarzana w skórze podczas na przykład kąpieli słonecznych, również kurek, ma wpływ na gospodarkę wapniową w organizmie. Witamina, oprócz witaminy, słuchajcie, D3, również istotny jest dostęp do wody, tak jak już mówiłem. No i tak jak już wspominałem, im starsze kury, tym ta skorupka będzie, może być słabsza. Oczywiście stosujemy wapń o wysokiej biodostępności oraz mieszanki ziołowe zwiększające wchłanianie i dystrybucję wapnia do skorupek i kości. Jeżeli chodzi o to, co podawać kurom, żeby były twardsze skorupki, białka dostarczają kurom z siadłe mleko, jakiś twaróg, możemy podawać maślankę, serwatkę. By skorupki znoszonych przez nie jajek były wytrzymałe, należy im dostarczyć oczywiście odpowiednią ilość wapnia. I tu mówimy na przykład o tych rozdrobnionych skorupkach jajek. Także trochę się, słuchajcie, w odcinku powtarzałem, natomiast tu nie chodzi o to, żeby się powtarzać, tylko o to, żeby wam uzmysłowić, jak to jest bardzo ważne i jak co na to po prostu wpływa. Także to na tyle. Prośba ogromna o łapkę w górę i subskrypcję, żeby pomóc jak największej liczbie hodowców. Jeżeli się odcinek podobał, napiszcie w komentarzu, co myślicie, jakie macie zdanie. A ja wam gwarantuję, że po tym odcinku, jeżeli się zastosujecie, to skorupka, jeżeli chodzi o wasze kurki w jajku, będzie na pewno bardzo mocna i trwała. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Cześć.